Dobra, dzisiaj jesteśmy gościnnie na Panu Pani Fit, jako że nasza siłownia jest jednodniowo nieczynna, a plan musi być zrealizowany. Także działamy, rozgrzewamy się, idzie się przed nami trening, ale jak widzicie, musimy się pochwalić, bo chcieliście lepszą jakość, więc będzie lepsza jakość. Są mikrofoniki. Inwestujemy, bo trzeba inwestować i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, także lecimy. Zaczęliśmy trochę inaczej, jak widzicie. Będą trzy serie po 10 podciągania. I nie uważam, że są jakieś ćwiczenia, które musimy robić, które są lepsze, gorsze. Są lepsze, gorsze dla nas. Także chcę spróbować sobie czegoś nowego. Jesteśmy w nowym miejscu, dawno tego nie robiłem. I właśnie przy 120 ponad kilogramach dzisiaj będziemy robili sobie podciąganie. No i potem przejdziemy dalej do ćwiczeń z planu. Dzisiaj troszeczkę inny trening, jako że mamy troszkę inne sprzęty, ale główny zarys zostaje bez zmian. Wyżej, wyżej. Hopa. Tak jest. Okej, pierwsza seria pracująca. Będziemy robili narciarza jednorącz. Plusem tego, że robimy ćwiczenia jednorącz, jeżeli chodzi o latcy, jest lepsze skupienie się na rozciągnięciu. Jak przypatrzycie się, można troszkę bardziej to kontrolować. Jeżeli chodzi o górę pleców, lepsze są ćwiczenia oburącz, właściwie wariacje ćwiczeń oburącz. Także tutaj będziemy się skupiali na perfekcyjnej technice. Lepszej niż na pewno mojej wymowie, czyli przedtreningówka już weszła. I będziemy starali się rozciągnąć na maksa, także pełny ruch za każdym razem i będziemy go kontrolowali.
Dlaczego będziemy używali ławki? Bo chcemy sobie utrudnić. Okej, to brzmi trochę dziwnie, co nie? Utrudniać sobie trening. Ale z jednej strony utrudnić, a z drugiej strony sprawić, że rezultaty potem będą lepsze, jako że będziemy bardziej w stanie utrzymać pozycję na takim poziomie, jakim chcemy i nie bujać się. Mamy ławkę, o którą się zaprzemy i będziemy kontrolowali lepiej troszkę ten ruch, jako że stojąc samemu, wiadomo, może czasami bujnąć i tak dalej, tutaj nie będzie takiej opcji. SLDL, dlaczego teraz, dlaczego po narciarzu? Zazwyczaj większość ma problem z najszerszymi, są one pospinane. Gdy za to robimy właśnie wcześniej narciarza, czy jakiś ruch, żeby te lacy dogrzać, były podciągania, teraz były właśnie narciarz, to potem przechodzimy do SLDL. Dlaczego robię SLDL? I dlaczego nie będę za bardzo kontrolował negatywu? Jordan o tym mówił i myślę, że to jest bardzo użyteczne. Po pierwsze, za parę dni, 4, będę robił RDL, który chce się bardziej skupić na tyłku. Tutaj chcę się skupić na grubości pleców, oprócz dwójek. Podnosząc te wielkie ciężary, dobrze to jest wytłumaczone, że jakbyście nie patrzyli, każdy, kto podnosił te wielkie ciężary z ziemi, jednak ma te grube plecy. A ja chcę, żeby moje plecy były po prostu mega grube. I do tego mam benefit dodatkowy, zamiast robić typowego martwego ciągu, mam lekkie zaangażowanie dwójek. Także będą SLDL-e. Zapewne zostaną w planie. Ile serii? Wydaje mi się, że na początku jedna. Zobaczymy, jak będą możliwości regeneracyjne. I potem będę przechodził. Może dojdę do dwóch. Góra. W zakresie myślę 8 do 10. Chociaż widziałem, że niektórzy robią 30 powtórzeń. Także na razie rozgrzewkowe. A potem będziemy się bawić. Dobra, 5 placków, jak na pierwszy raz będzie, uważam, wystarczające. Zobaczymy, jak to będzie latało, zobaczymy, na ile powtórzeń, na pewno to będzie na maksa. Jedna seria robocza w zupełności wystarczy na pierwszy raz. No i będzie pewnie to już wyzwanie, jako że dawno tego nie robiłem, tak jak mówię, SLDL-i, ale chcę to dodać, bo teraz jest okres, w którym właśnie jedzenia jest naprawdę dużo, są dobre zdolności regeneracyjne ogólnie, wszystko mówiąc, wszystko wliczając, tak, sen i tak dalej jest ustabilizowany, więc mogę robić ćwiczenia, które nawet troszeczkę, jeżeli obciążą cun, to będę miał wtedy opcję wyjścia, bo będę miał maksymalną regenerację, a jeżeli coś będzie szło nie tak, no to będę mógł szybko reagować, bo będę wiedział, co na to wpłynęło. Więc tak jak mówię, będziemy działać w ten sposób. Często warto coś sprawdzić, coś dołożyć, bo inaczej się nie dowiemy, jak to działa.
dół pleców już mamy obciążony, nie chcemy go obciążać więcej, więc teraz skupimy się na ściąganiu, ogólnie na pracy dalej nad latcami. Jako że zaczęliśmy od narciarza, oczywiście to są latcy, teraz będzie ściąganie, potem będzie hammer jednorącz, potem coś jeszcze na upper back, ale na ten moment będziemy się skupiali na ściąganiu jednorącz. Tylko chwilę poczekamy, bo Ania robi sobie jeszcze jedna seria i została ściągania i zaraz po niej wskakujemy. Dwie serie ściągania za nami. Teraz będziemy robili wiosłowanie na maszynie jednorącz. Zrobimy sobie stojąc, jako że jest troszeczkę niewygodna. Jak będziesz siedział, po prostu troszkę ciężej się ustawić. Więc robimy sobie w ten sposób, że będziemy stać i ruch będziemy celowali w okolice bioderka. Skupiając się na pracy latców nadal, bez szarpania. Widzicie, niektórzy mają właśnie też taką maszynę, nie mają typowej, która będzie im trajektorię celowała tutaj. Tak jak tu, jakbym robił, to by szedł mi łokieć na bok. Ja chcę celować w kolec biodrowy, więc przechyliłem się minimalnie w stronę rączki i wtedy ruch nakierowuję tu.
skończyliśmy już latsy. Teraz będziemy się skupiali, właściwie jedno ćwiczenie, na upper back. I za chwilkę, jak już dojdziemy na miejsce, bo troszeczkę dzisiaj musimy pomaszerować, powiem wam różnicę pomiędzy ćwiczeniem właśnie najszerszych, a góry pleców. Jest ona niewielka, jeżeli chodzi o ruch, ale wprowadzając ją, na pewno zauważycie, no i to są te słynne schody, po których, znaczy właściwie na których po nogach przechodzi się katusze, ale wprowadzając te małe zmiany, wracając, zobaczycie spore różnice w rozwoju waszych pleców. To jest idealna maszyna, żeby właśnie zaobrazować różnice w pracy lats, a upper back, czy tam najszersze, a grubość góra pleców. I będziemy tutaj robili, ale najpierw pokażę wam właśnie te różnice. Różnica jest główna w uchwycie, w trajektorii ruchu i to, gdzie kończymy ruch. Jeżeli chodzi o latsy, za każdym razem chcemy pracować tu, mając bark w dół, wyciągać najszerszy i dociągać tu. Gdy idziemy już dalej, zaczynamy kręcić trochę tułowiem i aktywować właśnie górę pleców, upper back, tak? Jeżeli chodzi o górę pleców, chcemy być przyparci, łokcie muszą wychodzić aż za plecy, czyli rozciągamy znowu i chcemy wyciągać aż tu. Znowu, hop. I aż za plecy. Upper back. Lat. Delt row, czyli przyciąganie na tył barku. Tutaj chcemy robić ruch obszerny i nie aktywować za bardzo pleców, czyli łokcie muszą iść troszeczkę wyżej, nie musimy ich dawać tak, bo wtedy wiadomo, że czworoboczny kark cało wszystko przejmie, ale chcemy przyciągać i nie będzie to długi ruch. Pamiętajcie, że to jest tylko tył barku. Hop, hop. Pokaż Damian z tyłu. Troszkę obszerniej. O tak, i nie ciągnij tak daleko. Co? O, tylko tu. Hop. Ok, teraz za bardzo pociągnąłeś, wypuść tu. O, i obszernie. Barki w dół trochę daj. O tak, ładnie. Rozluźnij kark. Nie ciągnij, nie odrywaj klatki. O tak, o tak, o tak. Dawaj, 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 dawaj. O tak, jeszcze jeden. Czas zrobić, żeby łapy miały około 37 cm, także dwa ćwiczonka na biceps i dość duży zakres powtórzeń, bo 15-20. Nie ma jednej idealnej
rangi. Nie ma jednego idealnego zakresu, jeżeli chodzi o teraz takie przyzwyczajenia, że patrzymy, czy nie zakrywa dźwięku, czy coś, bo pierwszy raz nagrywamy z tym nowym mikrofonem, ale będzie z dnia na dzień lepiej, z każdego nagrania lepiej. Wracając, nie ma jednej rangi, jednego zakresu powtórzeń, który będzie idealny, ale dlatego będziemy starać się być silniejszymi w każdym zakresie powtórzeń. Czy to 15-20, czy to 6-8, czy to 10-12, z zachowaniem odpowiedniej techniki będziemy się starali zawsze stopniowo, chciałoby się powiedzieć jak najszybciej, bo wtedy by to oznaczało dość spore przyrosty, ale tak się nie da, więc stopniowo po prostu z głową będziemy dokładać ciężaru, gdy na to zasłużymy, o tak to można powiedzieć, więc zaczynamy biceps. Co miałem na myśli jeszcze, co do powtórzeń. Pierwsza rzecz, którą wtrącę, zanim zapomnę. Dziwne, że treningówka nadal trzyma. To podchodźcie, jeżeli chcecie mieć wielkie łapy, czy wielkie łydki, cokolwiek, co jest teraz odstającą partią, podchodźcie do tego na takiej samej zasadzie i na takim samym zaangażowaniu, jak do treningu klaty. Podejdź do uginania, tak jak do wyciskania. Wtedy będziesz miał wielkie łapy. Zaangażowanie ma bardzo, bardzo duże znaczenie. A co do powtórzeń. Nie mówię, żebyście robili tak jak ja, 15-20. Sugeruję, żebyście spróbowali. Nie mówię zero-jedynkowo, że to na pewno u was zadziała. Tak samo jak nie wiadomo, czy u mnie zadziała 6-8. Spróbuję to, będę miał przyrosty, fajnie. W pewnym momencie zobaczę, a jeżeli zobaczę, że to nie działa, spróbuję większych zakresów. Najczęściej to widać z łydkami, prawda? Wiele osób też z ramionami ma to, że nie czuje, tak? Nie ma tego czucia mięśniowego, które ma znaczenie. I dopiero gdy wejdzie na większe, wyższe zakresy, to te łapy zaczynają rosnąć, bo dostaje odpowiedni bodziec. I też kolejną rzeczą jest to, że nie musicie robić w każdej serii tych samych zakresów. Możecie zrobić w pierwszej 8-10, w drugiej 10-12, w trzeciej 15-20. Także próbujcie, nie słuchajcie, że jest jedna droga. Nie ma jednej drogi. Nie ma jednej drogi. Jest x dróg, a wy musicie znaleźć taką, która jest odpowiednia dla was. Możecie się sugerować tym, co ja mówię, zobaczyć, czy działa akurat dla was. Ja chciałbym, żeby działało, bo wiadomo, wtedy będzie, że wiem wszystko, ale nie wiem wszystkiego. I to jest właśnie, myślę, że to też pokazuje, że się rozwijam, bo mówię, że nie wiem wszystkiego i chciałbym wiedzieć jeszcze więcej, bo wtedy będę mógł wam przekazywać więcej, moim podopiecznym przekazywać więcej, każdemu przekazywać więcej, komu chcę pomóc. Robili na modlitewniku uginanie. Zbyt dużej filozofii tu nie ma.
Jednakże chcemy się głównie skupić na pracy bicepsa, więc pamiętajmy o tym, żeby nie bujać. Nadgarstki sztywny. O to chodź. Zatrzymaj się na górze na chwilę. O to. Pól za nami, kolejny w tym okresie masowym, jakże długim, ale nie przeciągnę mi się, że tak to nazwę, bo naprawdę jest dobrze i mam nadzieję w 2023, bo często są pytania, kiedy wychodzę, w 2023 pokazać nową wersję, jak to się mówi, a właściwie taką poprawioną wersję siebie, mocno poprawioną wersję siebie, bo pracy było włożone dużo, ale właściwie nie ma co gadać, bo sami ocenicie, spoglądając na to, co będzie pokazane na scenie. Obecnie jeszcze na pewno 20 tygodni masy przede mną. Waga ponad 120 kg, jakość której jeszcze nie było, więc zmierzam w dobrym kierunku, dalej pod okiem Kuby. I oczywiście zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Widzimy się już niebawem, bo trening się zmienił, mocno się zmienił. A nie nagrywałem go jeszcze, więc będziemy się starali nagrywać. Też będziemy wrzucać materiał na kanał Damiana, także będą na zmianę i będziemy tak wam pokazywali, jak wyglądają nasze przygotowania, bo Damian też w 2023 wychodzi. Więc widzimy się już niebawem. Siemano.